Dzień dobry albo dobry wieczór. 16 lipca w niedzielę, która jest już szóstą niedzielą po Trójcy Świętej. Pozdrawiam Was słowami z Księgi Izajasza 43 rozdziału. Tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją Cię. A gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię. Słowa z Izajasza 25 rozdziału również są tutaj podane nam pod rozwagę. Wszechmocny Pan zetrze łzę z każdego oblicza. I Ewangelia Jana 16 rozdział. Smutek wasz w radość się zamieni. Natomiast biskup Andrzej Wantuła napisał: być szczęśliwym znaczy widzieć przed sobą ciąg dalszy. Inaczej się żyje, gdy się nasz trud, nasze życiowe radości i smutki, nasze osiągnięcia i porażki widzi w perspektywie przeprowadzki z doczesnego do wiecznego mieszkania, niż gdy się żadnej nie ma nadziei. I w zasadzie nie inaczej jest z chrześcijańskim życiem, mimo to, że wielu wydaje się to, że chrześcijańskie życie to życie pozbawione trudów, łez i problemów. Natomiast prawda jest taka, że nikt nigdy nie powiedział nikomu, a na pewno nie jest to zapisane w Biblii, że ludzie oddający swoje życie Bogu czy też Jezusowi Chrystusowi to będą ludzie, którzy będą doznawali tylko i wyłącznie radości. Będą to ludzie, którzy, tak jak wszyscy, będą doznawali i radości, i smutku, ale nigdy nie pozostaną sami. I te słowa są taką obietnicą, zwłaszcza słowa z Księgi Izajasza, które mówią o tym, że gdziekolwiek i cokolwiek by się w naszym życiu nie działo, to nigdy nie pozostaniemy sami. Nigdy nie pozostaniemy sami, bo nad naszym życiem, nad nami samymi zawsze czuwa Bóg, któremu na nas niesamowicie zależy. Natomiast to, co biskup Wantuła powiedział w kontekście właśnie tych słów, to jest też niesamowite, bo taka jest prawda, że kiedy skupiamy się zbyt mocno na przeszłości i na przyszłości, która nigdy nie jest wiadoma, a nie mamy w perspektywie właśnie tej obietnicy wiecznego życia, to tak naprawdę ciężko wykrzesać z siebie radość, nadzieję na coś lepszego niż tylko to, w czym akurat tkwimy. Bo prawdą jest niestety to, że nasze życie będzie przeplatane. Raz radością, raz smutkiem, raz łzami, raz wielkim i szczerym uśmiechem. I to jest normalne, ale wszystkie te rzeczy przeminą. Natomiast prawda jest taka, że przed nami wielka obietnica wiecznego życia, które będzie życiem blisko Boga, blisko tego, który nie opuścił nas teraz, nie opuści w przyszłości, a obiecuje, że będzie zawsze z nami w naszej wieczności. Dzisiaj niedziela, tak więc zapraszam wszystkich na niedzielne nabożeństwa do swoich parafii, albo jeżeli jesteście na urlopach, to oczywiście do parafii, które są najbliżej waszego miejsca obecnego przebywania. Ale myślę, że to zaproszenie na niedzielne nabożeństwa jest właśnie takim zaproszeniem po nadzieję, po takie odetchnienie od codzienności, od problemów, od radości również, żebyśmy wiedzieli i mieli świadomość tego, że Bóg nigdy nie jest poza nami, nigdy nie jest oddalony od nas. Zawsze, cokolwiek by się nie działo, jest obok nas, jest obok Ciebie i pragnie uczestniczyć w swoim życiu. I tej świadomości nie tylko w wakacje, ale każdego dnia każdemu Wam z serca życzę. Amen. Zostańcie z Bogiem.